Magazyn z czerwonej płyty w Kłajpedzie przy rzece Danie powstał w XIX wieku. Działka w owym czasie należała do bogatego kłajpeckiego kupca Mikkelsona, który zajmował się handlem i niedaleko zamkowego rowu obronnego wynajmował port. Obliczono, że Mikkelson miał około 10 tysięcy talarów rocznego dochodu. Postanowił on rozszerzyć działalność i na działce niedaleko Danie zburzył stare budynki i zaczął budowę nowego magazynu. W tym miejscu budowa magazynów nazwanych Wenecją trwała na życzenie rządu. Taka decyzja została podjęta po ogromnym pożarze, który zniszczył Kłajpedę w 1854 roku. W owym czasie nie udało się okiełznać rozszalałych płomieni ani biegającym z wiadrami z wodą miejscowym, ani strażakom. Wartość płomieni przeskakujących od jednego domu na drugi liczono w stratach towaru znajdującego się w magazynach. Pożar nie ominął również domów mieszkalnych. W popiół obróciło się 256 domów i 83 magazyny. Ze względu na zastosowanie środków bezpieczeństwa zaplanowano specjalne kwartały pod budowę nowych magazynów na brzegu rzeki Danie. Budową zajęli się kupcy, którzy również wyciągnęli wnioski. Wybierano materiały ognioodporne. Mikkelson zbudował dwupoziomowy magazyn z czerwonej cegły. Na górze urządził dwupoziomowe poddasze. Budynek pokrył dwuspadowym dachem. W zbudowanym magazynie Mikkelson przechowywał żelazo i jego wyroby. Tuż obok również handlował nimi. Handel szczególnie odżył po rozpoczęciu wojny krymskiej. Zbudowawszy magazyn na wybrzeżu Danie, Mikkelson miał przewagę nad konkurentami. Statki na rzece Danie mogły przypłynąć znacznie bliżej, tak więc wyładować i załadować towar było dużo łatwiej. Obecnie w byłym magazynie ani śladu zboża, ani żelaza. Magazyn kupca odrestaurowano i zamieniono w hotel. Na cześć pierwszego właściciela magazynu hotel nazwano jego imieniem.